Siema ludzie, z tej strony Gotier, a to jest kolejny odcinek z gry Space Engineers. Dzisiaj ze mną jest... Deromanek Stop po bardzo długiej przerwie. Dokładnie tak, udało mi się go namówić, aby znowu ze mną nagrywał i się skusił na tą propozycję. Nie, ja zostałem zastraszony, w obawie o swoje życie to nagrywam. Nie mów tak, nikt się nie może o tym dowiedzieć. I co tam zrobiłem poza odcinkiem? No cóż, skończyłem trochę ten statek, który wcześniej zrobiliśmy w ostatnim odcinku z kamiennym. Trochę go ulepszyłem, zrobiłem dwa silniki tylne i ogólnie nadałem mu trochę kształt, taki całkiem ciekawy, myślę. Tak, mi się bardzo podoba, ale on był jeszcze ciekawszy przed chwilą, ale... Ale tego nikt nie widział i tego nie było. Jak go naprawialiśmy po małej katastrofie, ale tak. Nie było. Mam pytanie, gdzie masz tutaj jakiś... O, tu może jakiś kontener, bo mi trzeba narzędziów. Okej, czekaj. Coś się zwaliło. Masz narzędzia trójki? Bo ja musiał narzędzia trójki. Nie, platyny nie mam. Bo mi się coś zwaliło tutaj w nim. To Lipton. Teraz mi przypomnij, jak się dawało, tak się dawało. Dobra, nieważne. Ej, czekaj. Weź mi chodź tutaj, zobacz. A czekaj. To jest nie tak. No, słucham, gdzie? Co, gdzie? Duży reaktor wyłączony, włączony. Czemu on znowu wy... No właśnie. No kurwa mać, no. A dobra, czekaj. Co, znowu mamy go naprawiać? Nie. Nie wiem, co stało. No, nie ma tego. Nie ma w reaktorze uranu. GJ. Dzięki. Dobra, ja sobie muszę zrobić... What the fuck? Wpadłem... What the fuck? Jest? Przeniknąłem przez podłogę. Serio? Tak. Dobra. Ogólnie w tym odcinku co zrobimy? Jaku, miałem takie plany wielkie, ja zapomniałem. A wiem, koparkę musimy zrobić. No tak jest. Okej. To ja jeszcze pokażę tylko na szybko, jak to lata mniej więcej. No to ja bym z chęcią sam zobaczył. No dobra. Mnie nie przeleci. What the fuck? Okej. Ty, ja to zwrotne widzę. Dosyć małe. No tak, bo... O Jezu, jak tym zarzuca. Nie rozbij się. Szybko się rozpędza, nie? No. Tylko trochę gorzej jest, jak się już ma pełny ekwipunek, bo wtedy jak się rozpędzisz, to zaczynasz spadać w dół. Okej, okay, fajnie. Taki mały problem techniczny, ale to być może go rozwiążę innym razem. Dokładnie. Jezu, Maria. Dobra. Co się stało? Jezu! Naprawdę, Boże, daj takiemu... Dobra, nieważne, później go już naprawimy, nie chcę mi się kolejny raz. Naprawdę. Pójdamy po zwłoki. Czekajcie, naprawdę. Wiesz, gdzie ja się rozbiłem? Nie mam bladego pojęcia, bo się nie patrzałem. Już wiem. Dużo się rozbiło? Nie, nawet nie dużo. No wow, rozbiło fajnie. Tylko... Idę, zobaczę. Gdzie to jest? Lepiej nie idź. Rozbił się tylko... no w sumie nie jest źle, nie ma tragedii. Myślałem, że będzie gorzej. Tylny silnik się tylko spalił. Jezus Maria, no. Przeżył chyba. Tak, reaktor. Ile razy, czekaj, albo mi się wydaje, w przeciągu ostatnich jakichś 15 minut 3 razy rozwaliłeś na statek. Nie martw się. Mój jakoś się zbierz. Naprawimy go później. Słuchaj, ja nie wiem, jak my tu mamy jakikolwiek progres osiągnąć. No nie wiem, ale dobra, tak. Ja już biorę się za podwozie ogólnie, co do tego trzeba. Dobra, ja będę murzynem odnoszenia wszystkiego, bo nie mam weny na tworzenie. No spoko. To tak, to ja może go zacznę ogólnie, tylko na jakiejś równiejszej powierzchni by się przydało. No, ja też trochę zrobię materiałów, nie wiem co tam jest dokładnie tutaj? Potrzebne. Chyba tutaj. Wiesz co, zobacz, zaraz zobaczymy, po prostu na razie... Podejrzewam, że wpis do płytek, tak, że dodałem wpis do płytek. Nie, płytek mam, 800 mam przy sobie. No to i tak pewnie będzie mało. Czy to ma być mały statek, czy nie? Nie, to mały statek. Mały statek robimy na razie. Dobra, okej. Dobra, ale niech się produkują, jak się produkują. No tak, no to tak. Będzie zapasik, no nie? Ogólnie ta koparka się przyda, bo nie ma jeszcze nic takiego ciekawego do zbierania, a z ręki tak średnio mi się chce. Dobra, płytki... Reaktor na pewno dobrze się przyda. Co tam jeszcze? O, silniczki, dobra. Atmosferyczne. Nie mogę wyjść, what the fuck, gdzie tu jest wyjście, come on. A tu jest wyjście, dobra. Szuka. Jezus, no ja nie ogarniam, no przykro mi, no. Jeszcze nie byłeś w tej bazie. No nie było mnie. I ogólnie taki jest plan, mówiłem ci chyba wcześniej, ale nie wiem czy wszystkim mówiłem, bo taki jest plan, żeby zbudować później bazę na kółkach, taką uniwersalną. Tak jest. To będzie całkiem spoko sprawa, bo będziemy mogli sobie jeździć właśnie. I nie budować nowych baz. Ojejku, weź, masz jakiś pomysł na to, bo tak średnio mam go. Nie. Ja ci mówiłem ci, że jak chcę, ja tu będę tylko murzynem dzisiaj, bo nie mam weny twórczej. O właśnie, czekaj, już mam pomysł. Czy to jak ja bym coś zaczął budować, to albo wiesz, kutasa, albo coś bardzo brzydkiego. Być może.
Nie wiem, jakie masz preferencje, wiesz, gustowe, ale... Nie, to nie o to chodzi, po prostu jak bardzo byś się nie starał i tak zawsze statek w Spice'ach wyjdzie ci jak kutas. Przynajmniej ja tak zawsze mam. Ten co dopiero rozbije mnie był taki zły. No dobra, niech ci będzie. Widzisz, od razu mnie po prostu zaszło jakieś zbreźnictwo. No tak. Dobra, muszę we wnętrznych płytek wziąć, bo nie posiadam na stanie. Mhm, i konstrukcja. No nie, serio, jednego mi zabrakło, what the fuck. Czekaj, coś miałem mówić. A wiem, będziemy musieli ogarnąć jakieś te złoża uranu, bo wiem, że kamienny znalazł, ale nie pytałem go, gdzie są. Aha, okej. Okay. No, jest jeszcze display. Dobra. I mało displayów. Display, to wiesz, tyle, żeby wiesz, móc wejść do tego kokpitu. 5 trzeba. Wiem, już ten... Już bierę. Bierę. O kurde, patrz. Będziesz miał trochę spawania, ci powiem. Dobra, spoko. Ale chyba lubisz to robić. No. Co, Metal Grid Reactor Component, dobra. 7. Mam nadzieję, że się nie rozbije następnym razem. Mhm. To może ja się przelecę. A może? Będziesz mógł spróbować w sumie. Będzie bezpieczniej. No, tylko żebyś laga nie złapał. O dobra, nie, już myślałem, że nie mamy składników na reaktor, ale mamy jednak nie, chyba. Nie, wszystko jest. Wykopałem trochę rzeczy, powinno starczyć na ten statek przynajmniej. Mhm. A jak już go zrobimy, to powinno być z górki, jak się nie rozbijemy. Jak się nie rozbijemy, słowo klucz. Tak, dokładnie. Ej, ile to robić tych koparkowych wierteł? Jedno czy dwa? Dwa rób. No skoro tak mówisz... Na no bogato. Na bogatości, tylko że my biedni jeszcze jesteśmy w tej chwili. No trudno, ale na bogato się robi, no nie? No, musisz udawać, że tak. Nie jesteś biedny. A tam, wiesz, ryzyko zrobimy. Jak się rozbijemy, to stracimy wszystko i można... No tak, tak, dokładnie. Znaleźć. Dokładnie. Od księżyca zaczynać. A właśnie, mam pytanie, co się stało z tym dużym statkiem, co myśmy budowali? Wiesz co, on jest gdzieś w kosmosie tutaj. A, fajnie, okej. Okay. Zaparkowałem go tak. Aha, czy mogę iść go znaleźć? Możesz, ale nie wiem, czy go znajdziesz, bo dość trudno chyba by było to zrobić. A nie masz go zaznaczonego. Właśnie bookmark miałem na tamtym save'ie, ale kurde, taki jest mamy problem, że przeinstalowywałem system i musiałem od nowa space'y zainstalować. No to i się fajnie. Nie skopiowało się koordynaty z no, to, no to ileś tam godzin żmudnej pracy poszło się. Po prostu weźmiemy na tego, na spektatorze go znajdziemy. To fajnie, to i tak sobie będziesz musiał polatać trochę. Marne pocieszenie. Będzie dobrze. Nie będzie. Ciesz się chwilą. Nie. Nie to nie. Jestem smutny, bo to nie, był... To ja tam się napracowałem bardzo. Ojejku, prawie się zabiliśmy. Trudno. No co ty, ja mam full życie. Taka prędkość robi cuda. Dobra, to ja teraz te rurki transportowe zrobię. Dobrze. Co do nich trzeba? Wewnętrzna płytka, element konstrukcyjny, silnik. Dobra. O to mi chodziło, skośne. W sumie, wiesz co, może przebudujemy trochę ten kontener w drugą stronę, żeby nie było tak wystawająco dużo. A to jak uważasz? Do góry nogami, to chodź mi pomóż, bo ja nie mam miejsca już w opiekunku. No ja też mam mało, a co chcesz dokładnie? Muszę przemontować go. A też nie wiesz, to dało radę. Okay. Dałem radę. Kontener mały. Czy też średni? Jest. O tak go wezmę i jakbyś chciał, to możesz łącznik zrobić z góry. Mhm. Zaraz. To się konektor nazywa? Chyba tak. Powinno tak się nazywać. Dobra. Bo ja wezmę za chwilkę, zrobię, wiesz co, połączenia tutaj do... O takie coś, no nie? O tak, dokładnie to. Żeby, wiesz, po prostu blokować od góry. No, wiem. Ja to robię teraz te rury, szybko. Dobra, ja ci pospawam. Ojejku, no nie mogę jej zamontować. Spokojnie, nie denerwuj się, Andrzeju. Proszę pana, bo nie działa, no. No jak nie działa, jak działa. Ej, jak też możesz ustawić te rurki z tamtej strony? Nie, ty ładnie to zrobisz, nie chce mi się. O kurde, nienawidzę tego. Nie będę spawał. Paweł jesteś?
Tak. W sumie to nie głupie imię jest Paweł. Paweł, czy Paweł, jeden wał. Tak. Dobra, ogólnie, wiesz co? Opowiadaj coś, bo tak sucho na razie siedzi się i cicho jest. No ale no o czym mam, bo ja nie wiem o czym ja mam opowiadać. No nie wiem, historię jakiejś życia. Historię życia? No. Nie mam pomysłu. O, nie kurde, wiem. Pamiętasz dobra, wczoraj. Dobra, ja powiem historię. Ja powiem dobra, historię, mów. Uwaga. Gotier jest debilem, bo nie, bo nie nagrał dźwięku do trzeciego odcinka z Minecrafta. Ale nikt nie musi wiedzieć tego akurat, wiesz? No, ale to była moja właśnie historia życia. Nie mogłeś powiedzieć. A wiesz, dlaczego o tym mówię? Żeby każdy, kto chciał zobaczyć trzeci odcinek, przyszedł do mnie na kanał, bo u ciebie nie będzie. No. Nie czekaj, jakoś to niesymetrycznie wyszło. No kurde, specjalnie chciałem, żebyś ty robił, żeby wyszło symetrycznie. Patrz, trochę tak. Co? Trochę tak, wiesz. Dobra, what? Nie, ale to fajnie, jak tak jest niesymetrycznie. Mówisz? No. No poprowadź te rury i ten. Tak fajnie jest, tak inaczej. Postapokaliptycznie, tak trochę, niedbale. No. W sumie apokalipsa mała była już dzisiaj. I ci to dwa razy. Dobra. W ogóle miałem właśnie wspomnieć wczorajszy meczyk w PUBG-u, kurde, jaka beka była. Co wtedy z tego okienka z pół kilometra bez celownika prawie, że... A no, tak, 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 prawda, to położył dwóch. Jeszcze jednego headshota mu wsadziłem. No, to ja też opowiem mój dzień szczęścia, to było przedwczoraj, albo jeszcze wcześniej, kiedy graliśmy i generalnie to miałem 5 kili. A to ja wierzę, że to dlatego, że miałem na sobie koszulę i krawat, bo się nie zdążyłem przebrać. A to po drugim dniu świąt. Ty poszedłeś. A właśnie, tak. Co miałeś kara tego? Z ósemką chyba? Tak, z czwórką. Z czwórką kara i M16 chyba. O, tutaj mam silnik nawet. Dobra, wiesz co? Teraz musimy zrobić małą obudowę tutaj. No to działaj. No coś takiego. Powiedzmy. Nie musi być piękny, ma działać. Oczywiście. Najwyżej się go poza odcinkiem upiększy. No, doszlifuje. Dokładnie. Boki. I się rozbije dwa razy. I się odbuduje na creative. A jak? Kurde. No spawaj się, come on. O, dobra. Nie słyszałem dźwięku, jak zespawałeś tu. No ale się zespawało, to ja tam jestem happy. Dobra, wiesz co, ja mam pomysł chyba. A bo on jeszcze silników nie ma. O, patrz, jeden. Zrobię dwa takie silniczki może, co? Dobrze. Jeden na tyle. Construction, no tak, dobra. Kurde, wiesz co, zastanawiam się. Nie no, chyba tak powinno być dobrze, bo... Będziemy mieli później problem znowu, jak się urwie coś. No. O Jezu, ile motorów trzeba, Boże. Tam jest dużo motorów w skrzyni. 1000 coś. A no, prawda. Więc nie wezmę tyle na raz, ale dobra. Wiesz, a co ci? Kto ci broni? No nie mam miejsca w ekwipunku. Gra mi broni. Ej, ale dłużej będzie z tego statku. Tylko jakby to postawić, żeby działało. Tak, żeby działało. Jakie rakietowe. No, to takie trochę za duże te silniki. Oj tam. XD. Bo to, jak nie zrobimy większych, to nie będzie miał ciągu i spadnie znowu. No wiem, tym bardziej jak się go załaduje. Na fulla. No, właśnie dlatego zrobiłem ciąg od dołu taki duży. Bo właśnie w tamtym miałem taki problem, że jak za szybko się leciało, to zaczęło się hamować i on spadał za szybko. Jej. I właśnie dlatego zrobiłem fikołki. To teraz tak to się nazywa, tak? Robienie fikołków tak. Statkiem, tak? Stary. Ja się nie rozbiłem, tylko fikołki zrobiłem. No tak, to były wszystko triki. Wiesz co, od dołu jeszcze chyba pociągnę takie coś, żeby w razie jakbyś przyziemił. To możesz nawet walnąć tutaj podwozie, to też mi się wydaje, że ono by trochę... No w sumie, podwozie. Drugą nóżkę. Na drugą nóżkę. To jest. Podwozie. Tutaj? No gdzieś tam z tyłu. Nie wiem gdzie, nie widzę jak... Może być. Nie, no tragedii z tym statkiem, powiem ci. No, taka paszka trochę. Nie, fajnie. O, wiem. Jeszcze... Czy to już będzie latać? To chyba jeszcze nie będzie latać. O, ale mam pomysł, patrz. Zrobię takie coś i będzie aerodynamiczne. Okej. Mam pytanie, jak się od
ten odbezpieczało hamulce. Mpe. Tylko nie, nie leć jeszcze. No wiem, on i tak, on tak chyba nie poleci. Właśnie, bo nie ma... Uranu. A oprócz uranu to nie ma jeszcze, wiesz, żyroskopów. Jak zlecisz, to spadniesz od razu. Okej, okay. A mam takie pytanie, bo coś mówiłeś, no, że uranu nie mamy. Mamy, trochę. A coś ma... Aha, okej. Okay. Nie widzę. No właśnie, nie wiem. A jest. Czekaj, tam jest do przetopienia jeszcze nawet trochę. Powiem ci. No to się przetapia, tylko to trochę chwilę zajmie. To nie ma problemu, jest jeszcze 3,5 tysiąca, a oprócz tego mam jeszcze 10 kg w głównym reaktorze i we wraku 5 kg. Spoko. To może budować sobie powoli. Bo nie, skończyło mi się hydrogen. Musisz mi jakiś pomysł dać, w którą stronę tutaj silniki załadować. Wiesz co, za chwilę tylko sobie załaduję butlę. Okej. Generator tlenu. Prawie jak generator frajdy. Generator zabawy. Jak napełnić butlę, bo jestem głupi i nie pamiętam. Wrzuć butlę do tego, do generatora. Aha, okej. I ona się sama powinna. Jej. Tak było kiedyś. No i tak jest nadal. O, jest. Widzisz, jak ja mądry? Dobra, co? Coś chciałeś się mnie, pytałeś coś. No, gdzie te silniczki jeszcze takie małe przednie ustawić? No to gdzieś tu może, a tu jest takie ładne miejsce. Gdzie? No tak, na tych wiertłach. Jak się da. Właśnie na wiatło tak średnio się da, powiem ci. Aha, no to nie wiem. Nie chcesz, żeby jeszcze je przypaliło za bardzo. No to może tutaj masz, o tutaj, o na tym bloku, nie wiem. Czekaj, postrzelę go, o na tym postrzelonym. Gdzie? Na tym postrzelonym. A, tym? No. Próbowałem, tylko będziemy musieli do góry wlecieć. Weź wstać uran, jakby ci się chciało. No jak trafię w to, żeby wsadzać ten uran, to nie ma problemu. Czekaj, tutaj chyba było? No come on, przez chwilę było. Nie, no nie wsadzę tego uranu w pizdu. Żeś te rurki zamontował, przez nie ciężko jest. Chociaż wiesz co, patrz. Jest od dołu tutaj wlot? Nie wiem. No nie, nie ma. No dobra, to się używaj. O, czekaj, o mam! Tylko ja mam tego uranu, tak jak tyle co kot napłakał, ale... No to co, przynajmniej wiesz. Czekaj, idę, wezmę więcej. Czekaj, bo ja muszę wymyślić to. Jakby to zrobić... Wiem, już mam pomysł. Weź trochę takich rzeczy do zbudowania... transportowych rurek. Czyli tam co? Construction components, płytki i motory? Dokładnie. To mam. Ja tutaj zrobię takie małe przejście, żeby dało się uzupełniać to z... z tego tutaj. Wiesz, o co mi chodzi? Mhm, tak. No, dobrze. Raz. Kurde, no nie mogę. No kurde, no widzisz. Weź mi pomóż, bo nie mogę tego trafić tutaj. No, gdzie jest? Działa. Mam wrażenie, że jak ci przyspawam, to wtedy się ten ogarnie. To mam pomysł, po co się użerać. Coś ty zrobił? Zobacz. Aha. Klocki ustawiłem. Okej, można i tak. Musisz to jakoś wziąć. Zespawać, nie wiem, co zrobisz. Mhm. Aha, fajnie. Można kliknąć, bo ja nie za bardzo. No, też nie bardzo. Chyba. Kurde. No nie. Dobra, to wiesz co, ja za ten czas pomyślę, gdzie by tutaj umieścić te pozostałe silniczki. Może tutaj. No, szkuźwa mać. O, czekaj, może stąd trafię. A nie, nie trafię. Muszę rozebrać jeden silnik. Będziesz musiał tu silnik postawić jeden, bo go usunąłem. Gdzie? Tam po prawej stronie, obok tego konektora. A, tutaj, dobra. Bo inaczej bym nie zespał tego tam bloku. No spoko, tutaj aby uzupełnił minerały i powinno działać. Dobra. I tak. Czy już wszystkie silniki są? Z przodu, z tyłu, z boków są? Nie wiem, nie, ja budowałem i nie mam już dużych tub. Jeszcze jedne silniki zrobię, te takie do góry, żeby w razie czego jakbyśmy się przez przypadek obrócili. I nie mamy dużych tub. Ja mam. Tylko nie mam H2O. H2O.
czekaj. Wiesz co, już. Wyrzuciłem. Zapaliłeś to butle? Czekaj, gdzie on? A, tutaj, dobra. Tam gdzie ja? O nie, skoro ja tam. Butl nie zgubił. Już mam. Dobra, to chodź, to ja ci pomogę. Szybko. Dobra, już tak mam większość materiałów. Zaraz zrobimy mały teścik. Motorów nie mam. Skończyły mi się. No, trzymaj. W tamtych spawałeś wszystkie, czy nie? Nie ma motorów. W którym? Tam jednym, tym co niezbudowanym. A, już też nie mam. No właśnie. To tam... Dobra, ja biorę. Wiesz. No już mam. Czekaj, jeden. Jeszcze what the fuck? Mam. O nie, mi się też skończyło, dawaj ten. Co? H2. Chodź. No jestem. Zaraz się poratuję moim. Kurde, już myślałem, że się zabiję zaraz. Bo tak myślę, what the fuck, czemu on nie hamuje, no nie? Czemu ty się podnieść nie chce? A, w inwentory full fajnie. Może właśnie masz przepełnione? Co mogę wywalić? Nie wiem, co ja mogę wywalić. Ojejku. Zrobię tak, po prostu. Dobra, to jest już kompletny statek, bardzo brzydki, ale... Gdzie ta butla? What the fuck, no. Gdzie ona spierdoliła? Miałeś ją tutaj, dopiero. No wiem, no biegnę za nią. O, tam poleciała? Tak. No kurde. Dobra, ja już wezmę sobie butę swoją, to już zachować. Dzięki. Proszę bardzo. Hydrogen, butla z tlenem, okej, okay, mam wszystko. Wziąłeś może uran? Tak. Znaczy jeden, jeden kilo mam. To wróć tam do tego. To znowu muszę jakoś tak próbować magicznie. Nie, przez to. Przez to się da? Powinno. Dobra. Da się? Da się, ale nie wiem czy do... Nie mogę do reaktora. No jak to nie? Do konektora mogłem tylko. Wiedziałem. O Jezu, jak to niby frunęło daleko. Chodź tutaj, masz tutaj wstęp już. Gdzie? Zrobiłem dziurkę, potem ją uzupełnimy jakoś. Aha, dobra, okej. O, jakiś dźwięk. No nie, jak wystartował Ejacem. Co? Ja chcę latać. Oj. Czekaj, ile wróciłeś? Co? Tam jeden kilo? Jeden kilo, ale kurde, no, na całkiem sporo starcza. Weź mi jeszcze żyroskop daj, bo nie mogę się poruszyć. Już. Albo ja już ci wezmę, tylko zespawaj. Dobra, gdzie on jest? Tu jeden. Tu drugi. Nie mam motorów. Prowizorycznie. Czekaj. Dobra, to ja spawam, co ja bywaj. Motorki i możemy spróbować coś wykopać. Dobra, wezmę od razu zapas, bo widzę tych motorów, to brakuje ciągle. No spoko. Jeszcze tutaj jeszcze się brakuje. Gdzie ten jeszcze tam? Jeszcze z tej strony. Tutaj. Dobra. I chyba jest już wszystko. Nie, jeszcze tutaj silniki. Gdzie? Do tego drugiego żyroskopu. Okej. Okay. Huch. Dobra. To lata. Nie rozbij się. Spokojnie. Jestem pilotem. Jezus Maria. A się wystraszyłem. Ja dawno nie grałem w tą grę, to ja nie wiem, jak ja będę latał. Nie naciskaj Z-a. Z? Aha, dobra, okej. No musiałem wiedzieć, co to jest. Nie ma kilku. Jak zaczął spadać śmiesznie. Mogę zobaczyć, jak to lata? Czekaj. Zobaczymy, czy to ma jeszcze... Nie, czekaj. Tutaj chyba było narzędzia i broń. Z, naciśnij. Nie, dzięki. What the fuck, what? Jak się prezentuje? Jak parówczak. Bardzo ładnie. Dobra, czekaj, chodź może do jakiegoś złoża. O tam. Dobra, to okay, zaraz za to polecę. Ej, no, nawet całkiem fajnie wygląda, jak taki industrialny statek. Dużo tych silniczków takich. Lecam za tobą. Dobra. Mam nadzieję, że mi się nie skończy ten. Wow. Dobra. Powolutku. Ty, co tu się stało? Co tu? Gdzie? Co? What the fuck? Tam przez chwilę jakaś ruda lewitowała, ale się schowała. Serio? Nie wiem. What the fuck? Nie, koloruj tak go. Czemu nie? Nienawidzę tego koloru. Specjalnie dla ciebie. Wiedziałem.
O tam, gdzie się ta ruda, tylko będziemy musieli jeszcze. Ale właśnie... fajna dziurga, o kurde. Wykrywasz złóż będziemy musieli zrobić. To ja już zaraz stawiam. Ore detektor. Okej, postaw go gdzieś i możesz spawić. Jakbyśmy mieli głowicę bojowe, to byśmy mogli zrobić kopalnię odkrywkową. Kopalnię odkrywkową? No. Ej, zarobiliście. Teraz to już co innego będzie z tym kopaniem. Dokładnie. Okej, okay. Wiesz co? Będziemy za chwilkę już kończyć, tylko dolecimy jeszcze do bazy. What the fuck? Nie zginę! Nie zginę, wow. Bo już nakrywamy 30 minut, prawda? Zaraz, czekaj, jeszcze za ten. Okay. Tam trzeba... Tam detektor components, no nie? Spoko. Ej, poleciałeś już do domu, czy nie? Tak, poleciałem do domu, bo muszę te reaktor components wziąć. Dobra, bo chciałem się dać przelecić, żebyś się dobra, tam. Ale... Czekaj, bo teraz to już nie wiem, gdzie jesteś. A tu jesteś, dobra. No widzisz, dlaczego dobry statek jest dobry? Znaczy, różowy statek jest dobry? O, zginę. Aha, widać go z daleka. Pozbieraj mnie. Gdzie jesteś? Nie wiem, gdzie się dodziałem, w pizdu daleko. Ale skończyło mi się ten... Fajnie. Skończył mi się... Kończył się hydrogen. Tak. A, dobra. Też. Okej, okay, nie wyhamuję. Jezu, tak, myślałem, że nie wyhamuję przed chwilą. No, możesz łapać. To ja sobie znowu muszę narzędzia zrobić, cholera. Nie rób sobie tych narzędzi, jak giniesz. Cicho. Podłączenie było z tej strony, dobra. To teraz jeszcze zadokujemy sobie ładnie. No to i od razu zrobię te komponenty do tego detektora. Ups. Okej. Okay. O, patrz, tam jeszcze jedna płetwa z naszego statku. Gdzie? O, tutaj, no. A należy. Ciekawie. Up, dobra, działa. I zarąbiliście, zobacz. Jak on pięknie wygląda. Wiesz co, mam pomysł. Zapiszę to, żebyś nie rozbił. Dzięki. Okej. To w takim razie... Myślę, że to by było już wszystko w tym odcinku. Też tak myślę. O Boże, zrobiłem 3 szlifierki. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie, odwiedźcie kanał Terunka. Dokładnie, zapraszam, no i... zapraszam bardzo serdecznie. I do kolejnego odcinka. Dokładnie, na razie, cześć. In my head. Yeah.